chciałem serią puścić po tych puszkach, ale za dobrze celowałem. W zestawie dostajesz karabinek i dwa magazynki. Drugi jest tutaj. No, można sobie dokupić dodatkowe. Jeden nabój gazowy. O taki. Według producenta wystarczy na 60 przyzwoitych strzałów, no czyli na 5 magazynków. Dobre wiatrówki mają regulatory pozwalające na oddawanie strzałów powtarzalnych. Tutaj niestety tak nie ma, to nie jest dobra wiatrówka, a jest taka typowo rekreacyjna. Więc z każdą serią te strzały są coraz słabsze, więc trzeba brać na to poprawkę, celować troszeczkę wyżej, bo jest większy opad śrutu. No ale to jest wszystko kwestia wprawy. Można się po prostu pobawić, zanim się przystąpi do realizacji celów bojowych. No, także właśnie sobie przypomniałem o Twoim problemie i stwierdziłem, że no, ten karabinek akurat się nada. Jest tani. Można w krótkim czasie, relatywnie krótkim czasie pokryć duże pole, ostrzelać. Także bardzo fajna rzecz. Sam raz dla Ciebie. Pyk, pyryk, pyk. Przecież wiadomo, że no, teraz to trochę inaczej wygląda, no ale w czasie poprzednich wojen tam kiedyś artyleria przeciwlotnicza strzelała w ten sposób, że no, nikt nie liczył na to, że bezpośrednio trafi samolot. Po prostu te pociski na odpowiednim pułapie rozpryskiwały się i raziły odłamkami. No to na podobnej zasadzie. Jeden strzał możesz spalić, ale jak strzelisz 12 razy, to jest duże prawdopodobieństwo, że trafisz chociaż raz. No. Rachciach. Zatkiem w piach.